Zbawienia nadszedł czas, gdy Chrystus pukał drzwi. Może ostatni raz, gdy Chrystus pukał drzwi. Może ostatni raz, nie zamykajmy serc. Zbawienia nadszedł czas, gdy Chrystus puka drzwi, może ostatni raz. Gdy Chrystus puka drzwi, może ostatni raz. Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas, gdy Chrystus puka drzwi. Może ostatni raz, gdy Chrystus puka drzwi. Może ostatni raz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Siostry i bracia, kolejny dzień naszych misyjnych rozważań. Dzisiaj Chrystus wzywa nas do wiary, bo mocą wiary człowieka Jezus, patrząc na tą wiarę, uzdrawia, przebacza, napełnia sobą. Dzisiaj, gdy wpatrujemy się w ten płomień świecy paschalnej, pamiętajmy o tym, że w wierze, która jest przylgnięciem do Jezusa, jest nasze uzdrowienie. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Panie, przymnóż nam wiary. Tak uczniowie prosili Jezusa. A Jezus przed Niego wstąpieniem mówił im, że gdy przyjdzie Duch Święty, On wszystkiego ich nauczy. On w wierze ich umocni. Zatem prośmy dzisiaj Ducha Świętego, aby umnożył w nas wiarę. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, oto dziś błagam Cię. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Przyjdź jako mądrość do dzieci, przyjdź jak ślepemu wzrok. Przyjdź jako moc mej słabości, weź wszystko, co moje jest. Przyjdź jako moc mej słabości, weź wszystko, co moje jest. Przyjdź jako źródło w pustyni, z mocą swą do naszych dusz. O, niech Twa moc uzdrowienia dotknie, uleczy mnie już. O, niech Twa moc uzdrowienia dotknie, uleczy mnie już. Panie Jezu Chryste, Ty nas wezwałeś do nawrócenia i wiary. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. My ciągle jednak się ociągamy, jest nam tak ciężko znaleźć właściwą odpowiedź na Twoje wezwanie. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Ukaż nam w czasie tych misji świętych właściwą drogę prowadzącą do pojednania z Bogiem i bliźnimi. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się.
Boże, Ty się litujesz i przebaczasz, Ty dajesz ludziom dni zbawienia, aby uznali w Tobie Stwórcę i Ojca wszystkich. Pomnóż nam w tym czasie, pomóż i daj nam wiele łaski, abyśmy otwartym sercem przyjęli słowo pokoju i zgodnie z Twoją wolą starali się pojednać wszystko w Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną. Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień, nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając rządzom. Oto słowo Boże. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia. Uznaję bowiem nieprawość swoją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem wszystko, co złe jest przed Tobą. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosiły Twoją chwałę. Przywróć mi ranię z Twojego zbawienia. Alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zbliżali się do Jezusa wszyscy grzesznicy i celnicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie. I on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Siostry i bracia, gdy, jak czytamy w Ewangeliach, Pan Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność, to uczynił to, rozpoczął ją od słów, w których wzywał do wiary i nawrócenia. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawracajcie się, podkreślał niejednokrotnie Jezus, bo przecież przychodząc na ziemię, by wypełnić wolę Ojca, przyszedł po to, aby wezwać nas do nawrócenia, a więc zawierzenia, zaufania Panu Bogu, bo przecież poprzez grzechy nasze wyrażamy brak zaufania. Odrzucamy Pana Boga. Stąd to wezwanie do nawrócenia. A przecież, gdy odrzucamy Pana Boga i popełniamy grzechy, to jak to wczoraj mówiliśmy, ranimy i Pana Boga, ale też i siebie, i innych, krzywdząc ich. W jednej ze swoich kateches jeszcze przed laty ówczesny papież, a był to Benedykt XVI, tak mówił o tej rzeczywistości grzechu, z której chce wyrwać nas Chrystus. Grzech to trąd oszpecający człowieka
i całe społeczeństwo. Źródłem grzechu jest pycha i egoizm. A konsekwencją tego, co dzieje się między ludźmi, jest obojętność, nienawiść i przemoc. Z owego trądu ducha zniekształcającego oblicze ludzkości nikt inny nie może nas wyrwać, jak tylko Bóg, który jest miłością. Dzisiaj ten Bóg, który jest miłością, przez swojego Syna Chrystusa wzywa nas do wiary i nawrócenia. I ukazuje nam drogę tejże wiary i drogę nawrócenia. A tą drogą jest owa przypowieść, którą Jezus opowiedział, którą dzisiaj po raz kolejny zapewne w naszym życiu wysłuchaliśmy, o synu marnotrawnym. Pan Jezus mówi, że ów młody człowiek stracił wszystko, co miał. A gdy znalazł się na granicy życia swojego ludzkiego upodlenia się, gdy głodował i nie mógł nawet jeść, pożywić się tym, co jadły zwierzęta, świnie, a dla Żydów wtedy świnia była zwierzęciem nieczystym, którego mięsa nie spożywali, to jeszcze bardziej podkreśla to upodlenie owego człowieka. Wtedy zaczyna zastanawiać się nad tym, co zrobił. Wtedy na granicy swojego życia upodlenia ów człowiek staje w prawdzie o sobie. A jaka była prawda owego człowieka? Mianowicie taka, że zażądał od ojca, który jeszcze żył, części majątku. A więc ojcu powiedział, ty dla mnie już nie istniejesz. Dawaj to, co mi się należy po twojej śmierci. I poszedł. I odszedł z domu ojca, aby budować swoje szczęście. Bo w domu ojca mu się nie podobało. Bo wiedział lepiej, jak ma żyć i to życie swoje układać i prowadzić. Dalej ów syn pogardził ojcem. Zwątpił w to, że ojciec chce go zabezpieczyć, ochronić, dać mu prawdziwą pełnię życia. Pomyślał, że ojciec chce ograniczać jego wolność. Dlatego udał się do obcej krainy, porzucając ojca. Ale siostry i bracie, ta obca kraina, do której odszedł młody człowiek, ta obca kraina, którą ma na myśli Pan Jezus, nie jest daleko. Nie jest za granicą naszego państwa. Ta obca kraina jest zawsze na wyciągnięcie ludzkiej dłoni. Bo ta kraina to, siostro i bracie, kraina grzechu człowieka. W której to krainie rezygnujemy z Boga. Rezygnujemy z Jego miłości. Gardzimy nią i przestajemy Mu ufać. Kraina, obca kraina, kraina ludzkiego grzechu, to kraina, w której trzeba się upodlić. Nieraz zrezygnować z tego, jak się było wychowanym, kim się jest, by się innym przypodobać, by zdobyć ich względy, ich zaufanie, ich oklaski.
Obca kraina to kraina sprzedawania siebie za wszelką cenę, by się dostosować do tego, jak żyją wokół mnie. Za cenę pogardy i odrzucenia Boga. Taka była prawda owego młodego człowieka. A gdy wszystko stracił, poczuł głód, mówi Jezus. Ale nie ten fizyczny przede wszystkim, ale ten wewnętrzny, duchowy. Tą wewnętrzną pustkę, bo gdy człowiek pozbawia się Boga, gdy człowiek wchodzi w krainę grzechu, niszczy samego siebie, ogałaca samego siebie, odziera z siebie wszelką godność, którą w Bogu miał do tej pory. Poczuł się jak ci pierwsi ludzie, o których wczoraj mówiliśmy. Gdy odrzucili Boga, stali się nadzy, wewnętrznie puści, odarci ze wszystkiego. Bo w obcej krainie trzeba walczyć, zapierając się siebie, wyśmiewając wszystko, co dobre, święte i piękne. W imię tego, co dzisiaj nazywają wartościami, a co dzisiaj z Bogiem nie ma nic wspólnego. I w końcu ów młody człowiek pragnie zaspokoić swój głód. Zobaczcie, jak często my również chcemy zaspokoić nasz głód. Nieraz kupując różne rzeczy, nawet niepotrzebne. I co? Taka rzecz pocieszy przez jedną minutę, dwie, może przez godzinę. I przestaje cieszyć. I pustka dalej jest. Bo Boga nie ma w człowieku. Święty Augustyn, znamy to jego powiedzenie, nieraz słyszeliście. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie to w Tobie, Boże. Sam doświadczył tego na sobie. Jak mówi w swoich wyznaniach, szukał szczęścia, gdzie tylko mógł, wszędzie, w ludziach, w romansach, które przeżywał, w miłostkach, których doświadczał, w nauce, w mądrości. Nigdzie go nie znajdował. Dopiero w Bogu je odkrył. I tak, podsumowując te swoje poszukiwania, Augustyn napisał: sam pełen brzydoty biegłem za pięknem, które stworzyłeś. Ty byłeś ze mną cały czas, ale ja nie byłem z Tobą. Ów młody człowiek ocenił swoje życie. Można powiedzieć, dokonał rachunku sumienia i poczuł się z tym wszystkim, co robił, z wyborami, których dokonał, źle. Dlatego zrodziła się tęsknota. Ja chcę powrócić do Ojca. Dlatego niepewny, jak go Ojciec przyjmie, wyrusza w drogę i mówi sobie: choćby mnie zasługę przyjął. I powiem mu: Ojcze, wybacz, bo pogardziłem Tobą, bo za nic Cię miałem, bo odrzuciłem Ciebie, bo upodliłem się. Ojcze, wybacz. I zauważcie, siostry i bracia, że Ojciec nie jest bierny. Ojciec, którego Bóg, Jezus ukazuje, czeka na Syna. Wygląda Go niespokojny, ciągle wychodzi Mu na spotkanie. A kiedy ten powraca, Ojciec rzuca mu się na szyję i przywraca mu jego godność. Nie chce słyszeć nawet o tym, by został jego sługą, ale prosi, by przyodziano go w białą szatę, by dano mu pierścień, by nałożono mu sandały na nogi.
Ten ojciec, siostro i bracie, o którym mówi Jezus, czeka tutaj na nas zawsze, w świątyni. Bo tutaj zawsze w świątyni dokonuje się ta tajemnica, w której ojciec wychodzi na spotkanie syna swojego dziecka, którego odrzuciło, nim pogardziło. Na spotkanie dziecka, które oceniło swoje życie. To tutaj, siostro i bracie, w tym prostym geście, gdy kapłan wyciąga nad tobą dłoń, gdy wyznajesz swoje grzechy i mówi: Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna, niech ci udzieli pokoju i przebaczenia. To właśnie w tym momencie Bóg Ojciec jako owego marnotrawnego syna bierze ciebie w swoje objęcia. A odpuszczając ci grzechy, odziewa cię na nowo w tą białą szatę, którą zniszczyłeś poprzez swoje grzechy, z której się odarłeś, stając się wewnętrznie pusty. Ale tak, by tak się mogło stać, siostro i bracie, do tego potrzeba wiary. Nie wystarczy tylko dokonać rachunku sumienia. Nie wystarczy tylko wzbudzić w sobie żal za grzechy, które się popełniło. Nie wystarczy tylko wyznać je szczerze przed Panem Bogiem w konfesjonale. Do tego jeszcze, siostro i bracie, potrzeba wiary. Zauważcie, jak to jest mocno podkreślone w Ewangeliach. Gdy Pan Jezus uzdrawia tych, którzy przychodzą i proszą o uzdrowienie, Jezus bardzo często mówi: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Bo przyszedłeś z wiarą prosić o uzdrowienie. Ta twoja wiara cię uzdrowiła. A więc, by doświadczyć Bożego miłosierdzia, siostro i bracie, by Ojciec pojednał cię z sobą, potrzebna jest twoja wiara. O co tu chodzi? A właśnie o tą świadomość marnotrawnego syna, że Ojciec mnie przyjmie, bo jest większy od mojej ludzkiej podłości, od mojego odrzucenia go i pogardy, którą poprzez swoje grzechy wyrażam. Ojciec mnie przyjmie, bo jest większy od tego wszystkiego i mnie ukochał, a w swojej miłości jest wierny wobec mnie, mimo moich ludzkich niewierności. Wierzę, że mnie przyjmiesz. Wierzę, że mi przebaczysz. Wierzę, że mnie kochasz bez granic. Nawet gdy ja nie kocham siebie, ty mnie kochasz. Ta wiara, siostro i bracie, jest również zaufaniem względem Boga. Skoro wracam do ciebie, to znów chcę ci zaufać. Znów chcę oprzeć się na twoim słowie, na twoich przykazaniach, budować moje życie. Chcę ci zawierzyć siebie i swoje życie. Wiara to również zaufanie Panu Bogu, że nie chce mnie skrzywdzić, że nie chce mnie wykorzystać, że niczego nie ogranicza swoimi słowami, przykazaniami,
ale właśnie przez nie prowadzi mnie do życia w prawdziwej wolności. Tylko wtedy, siostro i bracie, gdy z taką wiarą i takim zaufaniem przychodzimy w objęcia Ojca, możemy doświadczyć uzdrowienia, które On daje w sakramencie spowiedzi. Dopiero wtedy możemy doświadczyć wolności, jaką nas obdarza mocą swojego Ducha, którą chce nas uwolnić od szatana, od grzechu, od zła, które wyrządziliśmy, od krzywdy, którą zadaliśmy. W tym sakramencie chce nas wyzwolić. Bo przecież nie tylko siebie przez grzechy poraniliśmy, ale i innych, jak ów marnotrawny syn. Dlatego, siostry i bracia, jakże ważną jest rzeczą też w tej drodze nawrócenia, w drodze zawierzenia Bogu, by przyjąć Jego przebaczenie, jakże ważnym jest przebaczyć drugiemu człowiekowi i poprosić o przebaczenie. Przed laty jedną z nagród na festiwalu filmowym w Gdyni, filmów fabularnych, zajął film Magdaleny Piekosz, który zatytułowała Pręgi. Opowiada w niej historię młodego człowieka, który, gdy był dzieckiem, bardzo często był wychowywany. Ponieważ był wychowywany przez samotnego ojca, ojciec go często bił, bo chciał, aby syn był twardym mężczyzną, by życie go nie poraniło. I nieraz mówił swojemu synowi: Bóg za dobro wynagradza, ja też będę cię chwalił, jak coś ci wyjdzie, jak coś ci się uda, ale za zło karze, więc ja będę cię karał za wszelkie przewinienia. I tłukł go nieraz dość mocno. W końcu w dzieciach nie wytrzymał i uciekł od ojca. Wychowywała go jego ciotka. Po latach, gdy już był dorosły, pracownicy szpitala przynieśli rzeczy po jego ojcu, które zostały. Umarł w samotności w szpitalu na raka. Wśród tych paru rzeczy, które przyniesiono, ów syn znalazł również kasetę magnetofonową. Na tej kasecie nagrywał swój ból, swoją nienawiść do ojca, o której mówił. Na tej kasecie również nagrał się ojciec, mówiąc do syna, że rozumie, dlaczego ten od niego uciekł. Że rozumie i cieszy się, bo dzięki temu na pewno stał się wspaniałym mężczyzną, nie takim jak on. Niestety, prawda owego syna była zupełnie inna, ponieważ zamknął się w nienawiści względem ojca, ponieważ przez lata ją podsycał, stał się o wiele gorszym człowiekiem niż jego ojciec, nienawidzącym ludzi, upokarzającym każdego, kogo tylko mógł, żyjącym w zamknięciu i w złości i nienawiści też do siebie samego. Bo nigdy nie przebaczył. Ale też w tym filmie dla owego człowieka pojawia się małe światełko nadziei. Jest nim niczym niezasłużone uczucie pojawiające się do spotkanej przypadkowo kobiety. Uczucie miłości, która ona go obdarza. Miłości, która powoli zaczyna łamać i wyrównywać te bruzdy,
które zadało mu życie, które zadało mu brak przebaczenia i trwanie w nienawiści. Tutaj, siostry i bracia, Bóg, który jest miłością, pragnie leczyć nasze poranione serca. Bóg swoją miłością w sakramencie pokuty i pojednania pragnie uzdrawiać nas i wyzwalać od wszelkich brust, od wszelkiej złości, od wszelkiej nienawiści, w której może nieraz trwamy. Dlatego, by przyjąć Boże przebaczenie jutro, potrzeba dziś, byś wyciągnął dłoń do swojego męża, do swojej żony, może do tych, którzy żyją daleko, bo się wyprowadzili, a z którymi zło sobie po dzień dzisiejszy wypominacie. Trzeba wyciągnąć dłoń i powiedzieć: przebaczam ci. Ale też trzeba i powiedzieć: proszę cię o przebaczenie, abyś i mi przebaczył zło, które ci wyrządziłem. Może ci ludzie już nie żyją, którzy ciebie poranili. To może trzeba wtedy wziąć ten znicz i pójść na ich grób. I modląc się przy ich grobie powiedzieć: wybaczam ci. A on to usłyszy, bo jego życie już jest w Bogu. Albo trzeba powiedzieć: proszę o wybaczenie. I też to usłyszy. I będzie to załatwione. Ale trzeba to, siostro, uczynić i bracie. Bo nawrócenie, powrót do Ojca, przyjęcie Jego przebaczenia wymaga od nas przebaczenia win ludziom, którzy nas skrzywdzili. Wymaga od nas pokory i powiedzenia: przebacz mi, bo to byś mógł to przebaczenie Ojca przyjąć i nim żyć. A więc potrzeba wiary, że Bóg jest większy od wszelkiego zła, które doświadczyłem i które doświadczyli inni przeze mnie, przez moje grzechy. I więc potrzeba też zaufania, że właśnie budując Boże na Tobie, ja nie będę ranił. Ja będę mocny Tobą. Amen. Siostry i bracia, doświadczyliśmy zła w życiu. Dlatego teraz niech każdy z was skieruje swoje myśli do tych osób, do tych wszystkich miejsc, gdzie w was, w waszym życiu istnieje to największe zarzewie gniewu. W imię Chrystusa i przez ląd na Chrystusa, który nam ustawicznie przebacza, niech ten ogień zła wygaśnie i niech zapanuje między nami pokój Chrystusowy. Ojcze proboszczu, Ciebie Bóg dał tutaj za pasterza, abyś prowadził ten lud. Za niego odpowiadasz. Proszę Cię o Twoje słowo. Kochani w Chrystusie, dzień pojednania to dzień, kiedy z własnego serca
wyrzucamy wszystko to, co jest złe, co jest czasem nawarstwione, czy czasem w kielichu naszego życia się jakby napełnia. I jest ten moment taki właśnie w misjach świętych, to ojciec Wojciech pięknie to przybliżył, kiedy by wrócić do Ojca, trzeba też zapomnieć o tym, gdzie się było, co się robiło, tak jak ten młody syn. I myślę, że jest to też moment, w którym każdy z nas musi poprosić o przebaczenie wszystkich innych. A więc ja jako pasterz tej parafii proszę was też o przebaczenie wszystkich tych rzeczy, które z niedoskonałości mojej mogły was dotknąć, mogły was w jakiś sposób uranić. Bo mówimy krótko, w pokorze przed Bogiem, nikt z nas nie jest doskonały, nikt nie ma cnót tak wielkich i wspaniałych, żeby mógł być jak Jezus, chociaż tego chcemy. Dlatego proszę was też o przebaczenie wszelkiego tego zła, które mogło z mojej strony do was dotrzeć. W rozmaity sposób. To nie jest tak, że człowiek ma w sobie już jakiś pokład nienawiści, zła, że ma możliwość wziąć do ręki broń i strzelać do kogoś. To nie o to chodzi. Chodzi o to, by powiedzieć przepraszam, by powiedzieć nie pamiętaj tego, co złe, a to, co dobre, jeszcze bardziej w sobie umocnijmy. Proszę was o przebaczenie. Bóg zapłać, księże proboszczu. Za chwilę pójdziesz tutaj do swoich wiernych, by podać im dłoń. Wy również będziecie poproszeni, by wyjść z ławek i podać sobie dłoń w geście tego przebaczenia i prośby o przebaczenie. Ale zanim to nastąpi, to proszę powstańcie i w głębi swoich serc, w sumieniu, stając w prawdzie przed Bogiem i drugim człowiekiem, odpowiedzcie na pytania. Czy przebaczacie swoim domownikom, mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, by rodzina wasza prawdziwie się scaliła i by stała się odbiciem miłości, jaką Chrystus żywi wobec swojego Kościoła? Czy przebaczacie? Przebaczamy. Czy przebaczacie waszym sąsiadom i znajomym, by wzajemna zgoda, która między wami zapanuje, była dla wszystkich znakiem, że prawdziwie należycie do Chrystusa? Czy przebaczacie? Przebaczamy. Czy przebaczacie waszym kolegom, koleżankom, współpracownikom i wszystkim, których na co dzień spotykacie, by wprowadzanie między ludzi pokoju i zgody oznaczało, że jesteście dziećmi Bożymi? Czy przebaczacie? Przebaczamy. Czy przebaczacie wszystkim, którzy przeciwko wam zawinili słowem albo czynem, abyście mogli być zbudowaniem dla otoczenia? Czy przebaczacie? Przebaczamy. Niech miłosierny Bóg, którego przebaczenia wszyscy potrzebujemy, umocni łaską swoją te nasze postanowienia i niech nas napełni radością przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. A teraz, księże proboszczu, przejdź przez świątynię. Wy również, bracia i siostry. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa. Weselmy się w Nim i radujmy. Z pokorą szczerą miłujmy Boga. Z czystego serca miłujmy się nawzajem.
gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. Skoro się wszyscy tu gromadzimy, strzeżmy się tego, co nas rozdziela. Niech ustaną wszystkie spory i gniewy, a pośrodku nas niech będzie Chrystus. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. Usiądźmy, następuje ofiarowanie darów. Możemy śpiewać dalej to, gdzie miłość wzajemna i dobroć. Obyśmy oglądali Twoje oblicze, Chryste Boże, razem ze świętymi w chwale Twego Królestwa. To będzie naszą radością czystą i bez granic, przez nieskończone wieki wieków. Amen. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, Twój Syn, który jest naszym pokojem i pojednaniem, krwią swoją zgładził grzechy świata, wejrzy łaskawie na dary swojego Kościoła i spraw, abyśmy z radością obchodząc czas łaski, krzewili wśród wszystkich wolność Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z wami. W górę serca dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wysławiali, Boże Wszechmogący i Wieczny, za przedziwne dzieło odkupienia w Chrystusie naszym Zbawicielu. Poznajemy Twoją miłość ojcowską, gdy kruszysz twarde ludzkie serca i w świecie rozdartym przez walki i niezgodę czynisz człowieka gotowym do pojednania. Ty mocą ducha działasz w głębiach serca, aby nieprzyjaciele szukali zgody, przeciwnicy podali sobie ręce, a ludy doszły do jedności. Twój dar, Ojcze, sprawia, że szczerze szukanie pokoju gasi spory, miłość zwycięża nienawiść, a pragnienie zemsty ustaje przez przebaczenie. I my, zjednoczeni z aniołami, śpiewającymi Twoją chwałę, zanosimy z radością hymn dziękczynienia i uwielbienia. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idziesz w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Wysławiamy Cię, Boże Wszechmogący, Panie nieba i ziemi, przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który przyszedł w Twoje imię. W Nim wyciągasz rękę do grzeszników. On jest Słowem, które nas zbawia i droga, która nas prowadzi do pokoju. Wszyscy oddaliliśmy się od Ciebie, ale Ty sam, Boże, nasz Ojcze, stałeś się bliski dla każdego człowieka. Przez ofiarę Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, wydanego za nas na śmierć, doprowadzasz nas do Twojej miłości, abyśmy także i my dawali siebie braciom i siostrom. Przez tajemnicę pojednania prosimy Cię,
abyś uświęcił mocą Ducha Świętego dary, które ofiaruje Ci Kościół, posłuszny poleceniu Twojego Syna. On to, klęknijmy. On to, gdy nadeszła godzina, w której miał wydać samego siebie dla naszego zbawienia, podczas wieczerzy wziął chleb w swoje ręce i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie w ten ostatni wieczór wziął kielich i wychwalając Twoje miłosierdzie podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica naszej wiary, ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha. Głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Obchodząc pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna, składamy Ci, Ojcze, ofiarę pojednania, którą On nam zostawił jako dowód swojej miłości i którą Ty sam złożyłeś w nasze ręce. Przyjmij także nasz, Ojcze Święty, razem z ofiarą Jezusa Chrystusa i przez udział w tej uczcie eucharystycznej daj nam swego Ducha, aby została usunięta wszelka przeszkoda na drodze do zgody i aby Kościół jaśniał pośród ludzi jako znak jedności i narzędzie pokoju. Niech Duch Święty umacnia miłość. Niech nas zachowa w jedności z papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem i wszystkimi biskupami świata, kapłanami, diakonami i całym ludem chrześcijańskim. Przyjmij do swojego królestwa naszych braci i siostry, którzy zasnęli w Chrystusie, i wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. Ty, który nas zebrałeś wokół swego stołu, zgromadź w doskonałej jedności ludzi z każdego plemienia i z każdego języka, razem z Dziewicą Maryją, z apostołami i wszystkimi świętymi na uczcie w niebie, gdzie będziemy się radować pełnią pokoju na wieki. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam.
Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju, pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało, z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jedno wino, co się krwią Chrystusa stało, z soku wielu winnych gron pochodzi. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość łączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość łączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. Jak mocno serce biło mi, gdym po raz pierwszy ujrzał obraz Twój. Spragniony łask miłości Twej, wołałem: Matko, wysłuchaj mnie. Wśród tylu dróg pogrążać serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Jak czasem w życiu bywa źle, każdy z nas o tym dobrze wie. Ja jednak wciąż ufam, że Ty, Matko, będziesz prowadzić mnie. Wśród
wieczna jest wśród tylu dróg. Poprowadź serce me, prowadź mnie tam, gdzie radość wieczna jest wśród tylu dróg. Poprowadź serce me, prowadź mnie tam, wieczna jest wśród tylu dróg. Poprowadź serce me, prowadź mnie tam, gdzie radość wieczna jest. Boże nasz Ojcze, sakrament Twojego Syna, który przyjęliśmy znakiem jedności, niech pomnoży nasze siły i utwierdzi naszą miłość, abyśmy niestrudzenie szerzyli Twój pokój przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Usiądźmy na chwilę. Cieszymy się Waszą obecnością. Zapraszamy w kolejne dni też do tego, abyście na miarę możliwości przypominali w swoich domach o misjach świętych. Prosimy o modlitwę ich intencji. O to apostolstwo, aby nas tutaj z tego daru łaski mogło jak najwięcej osób skorzystać. Dzisiaj jeszcze o 21:00 w Lubrze apel jasnogórski na bożeństwo majowe. Nie obrażajcie się, że jest tak. Po prostu zazwyczaj tak robimy, że w głównym kościele, jak są kościoły też filialne, robimy główne te apele kończące. A ponieważ wiem, że nie jest daleko i macie możliwości transportu, to serdecznie zapraszamy do tego, byście tam, tym bardziej, że tam jest cudowny obraz, odnowiany. Dlatego to jest wszystko tam. Na dzisiejszy apel, ci, którzy zechcą wziąć w nim udział, można napisać, ale bardzo krótką swoją prośbę czy podziękowanie do Maryi, do Pana Boga przez jej stawiennictwo. I one będą odczytane na tym dzisiejszym apelu. Te apele też są podsumowaniem dnia misyjnego i takim powierzeniem siebie opatrzności Bożej przez Maryję. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na parę wydarzeń misyjnych. Jutro dzień spowiedzi. Tak jak mówiliśmy wcześniej, warto, jeśli jest takie pragnienie, podsumować swoje życie, odbyć tą spowiedź generalną, która... Czasami jest tak, że niekiedy wyznaliśmy jakieś grzechy, ale gdzieś to nas niepokoi. Nie mamy jakiejś pewności do końca, czy to tak powiedzieliśmy, czy dobrze byliśmy zrozumieni. Czasami nawet, że jak jest tak, to gdzieś tam coś się ciągnie za nami, jakieś sytuacje. To po prostu ta spowiedź generalna jest po to, aby to wszystko zakończyć. Jak to ona wygląda? Można przeczytać sobie w internecie, ci, którzy się nim posługują. Przystępujemy do spowiedzi normalnie, mówimy, kiedy ostatni raz byliśmy u spowiedzi świętej. Od ostatniej spowiedzi wyznajemy grzechy, jakie obraziliśmy Pana Boga. I po tym, jak ktoś chce, to może właśnie, a teraz chciałbym przystąpić do spowiedzi generalnej. Ta spowiedź generalna, jeśli nie była nigdy w życiu robiona, to może objąć całe życie. A jeśli już była robiona, to od ostatniej takiej spowiedzi generalnej się spowiadamy wtedy. Z tych rzeczy, które gdzieś tam niepokoją, które się niekiedy przypominają, które gdzieś tam za nami się ciągną. To wszystko po to, aby raz na zawsze to zakończyć, korzystając z daru misji świętych i do tego nigdy więcej nie wracać. A gdy pamięć coś będzie przypominała, Panie Boże, dziękuję Ci, to wszystko już jest zamknięte, oddane Tobie. Bóg zapłaci. I koniec wtedy. Zwróćcie też uwagę na to, że w sobotę będzie odwiedzenie chorych.
w domach od godziny 10:00, zapisał księdza proboszcza w zakrystii. Sobota też jest podzielona na dwie części. Ranna msza święta, która będzie w Lubrzy, jest dla osób chorych. Osób w podeszłym wieku, osób chorych, niezależnie od wieku, bo choroby mamy w różnym wieku. Te, które są ciężkimi chorobami. Niekoniecznie ich widać. Tu nie chodzi o przeziębienie i katar oczywiście. Więc o tej godzinie 9:00 w sobotę msza święta dla osób chorych i starszych z namaszczeniem po to, by Chrystus umocnił przeżywanie pięknym starości, w chorobie, w niesieniu tego brzemienia i ciężaru. Stąd też prośba o to, by na miarę możliwości tych swoich chorych tam do Lubrzy na godzinę 9:00 przywieźć. Natomiast wieczorne msze święte i tutaj u was i w Lubrzy, no to trzeba się tak trochę przygotować. Można jakąś fryzurkę też zrobić, a czemu nie? Panowie, krawacik, spodnie w kant. Jak teraz z wami nie chodzą, to drogie panie, wziąć, niech krawat założę i za krawat przyciągnąć tutaj. Mój skarbie, ty jeden będziesz odnawiał śluby. To żarty, ale oczywiście zapraszamy was do tego, by przyjść tutaj ze współmałżonkiem i z dziećmi, by odnowić tą więź, to przymierze małżeńskie, które przed laty zawarliście. Nie czekać na 50-lecie małżeństwa, bo czasami już nie ma na co wtedy czekać. Modlić się co roku w każdą rocznicę. A przy okazji teraz Misy Świętych też to odnowić. Są wdowy, wdowce. Wszystkich zapraszamy. Bo gdzie jedni będą odnawiać, to drudzy będą za swoich zmarłych małżonków się modlić w tym czasie. A potem całymi rodzinami, indywidualnie rodziny będą podchodzić po błogosławieństwo dla swojej rodziny. To jest ważny dzień rodziny, ucieszenia się nią. Tak jak dzisiaj sobie winy przebaczycie, mam nadzieję. Po to, by jutro Bóg wam przebaczył, jak będziecie przystępować do spowiedzi świętej. To właśnie w sobotę to trzeba wszystko odnowić i jeszcze raz zawierzyć Bogu. Przypomnieć sobie, że na Twojej miłości naszą miłość ludzką, nieraz taką, jaka jest, nieraz taką, jaką nią czynimy, ale chcemy budować. Do tego was serdecznie zapraszam. Tak patrzyłem na intencje. Tutaj nie ma zamówionych mszy świętych. Może komuś z was rodzi się jakaś intencja, jakieś pragnienie w związku z misjami, za kogoś, za jakieś sytuacje. Niekoniecznie wszystko trzeba pisać. Wystarczy w intencji Panu Bogu wiadomo, ale będzie, on będzie wiedział i wy będziecie wiedzieli. Także warto podczas misji świętych z tego, że są te intencje puste, i skorzystać, by omodlić. Jest wiele spraw w rodzinach, wiele spraw w życiu, które trzeba omodlić i trzeba Bogu ofiarować, za które nieraz trzeba przeprosić, składając najświętszą ofiarę. To tyle. Życzę pięknego wieczoru wam. Niech wam Pan Bóg błogosławi i wypełnijcie to zadanie. Wyciągnięcia dłoni, przebaczenia i prośby o przebaczenie. To bardzo, bardzo ważne w te misyjne dni. Dodam jeszcze, kochani, że w piątek o godzinie 8 rano tutaj z Michałowic wyruszy pielgrzymka szkoły, ale można się do tej pielgrzymki dołączyć i wyruszy do Matki Bożej Czerwonogrodzkiej. To jest już taka tradycja, rytuał, który już się powtarza, a który wyraża też naszą wdzięczność za to, że Matka Boża tworzy nam właśnie tą atmosferę i miejsce. To jest coś pięknego. A więc korzystajmy też, jeżeli czas wam pozwoli, od 8 rano i po zakończeniu tej pielgrzymki będzie też msza święta przy cudownym obrazie i tam będziemy korzystać też z tych łask, które są nam przez Maryję wyproszone. Powstańmy, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim.
Pan Bóg nieba i ziemi, który zgromadził was dzisiaj na Eucharystii pojednania, niech wam udzieli hojnie swojego błogosławieństwa. Syn Boży, który zostawił nam prawo miłości, niech was wspiera na wszystkich drogach waszego życia. Duch Święty, Pocieszyciel, niech zamieszka w waszych oczyszczonych z grzechu duszach i niech was napełnia swoją radością. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą
pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą zgrożą.